Kupuj gry na g2a.com z kodem H87 3% zwrotu od zakupu. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku ETS-a. Słuchajcie, krótka trasa dzisiaj. Już po prostu też znowu późna godzina mnie została. I słuchajcie, dzisiaj też taki szybki i krótki temat. I w zasadzie nie jakiś bardzo poważny, a bardziej taki science fiction bym powiedział. Ale przed tym, słuchajcie, pierwsze co, to muszę zatankować. Niebawem muszę zatankować, bo kończy mi się paliwo i patrzę na... Mógłbym jechać tutaj. Bo dopiero będę miał tu. Dobra, wiecie co, podjedziemy tutaj zatankować. Bo paliwa. Słuchajcie, temat dzisiaj taki podesłany przez chyba jak przez, znaczy, to było takie pytanie temat przez Natalię, o ile dobrze pamiętam imię. Jak sobie wyobrażasz przyszłość? Dokładnie tam podała któryś rok, 2100 któryś tam, no ale to no, nie przekładajmy tego aż tak, że 2100 ileś tam, nie? Powiedzmy za 100 lat, czyli 2118 rok. Jak sobie wyobrażam? No nas już nie będzie. Marne szanse, żebyśmy byli. Chyba że ktoś jeszcze tam będzie taki dosyć żywotny, ale to już marne paści. Jak sobie wyobrażam ten 2118? No na pewno bez Rafa Tusa i Magicala. Nie, a tak na poważnie, szczerze mówiąc, to ciężko sobie coś wyobrażać, bo popatrzcie jak technika poszła do przodu w ciągu 100 lat, nie? Wyobraźcie sobie, że no czy tam jakieś wasze praprababcie bądź prababcie znały osoby, bądź tam same pochodziły z lat takich wczesnych, czyli tam powiedzmy, no moja praprababcia chyba, czy prababcia, prababcia. Na pewno tam, tak, moja prababcia, moja praprababcia urodziła się w 1800 którymś, więc no, ten... No ale wiadomo, już nie żyje, nie? No to, nie opowie nam co i jak. No ale wyobraźmy sobie, że mamy zapisy historyczne i tak dalej, różne przecieki i tak dalej z 1918 roku, nie? Więc było widać jak jest teraz, jak było, a jak jest teraz, nie? Jak sobie można wyobrazić za 100 lat? No na pewno nie będą to jeszcze, ja uważam, że to nie będzie era jakichś zaawansowanych lotów w kosmos międzygwiezdnych czy coś. Wydaje mi się, że jeszcze nie ta pora, ale już na przykład jeżeli chodzi o rejsy kosmiczne i tak dalej, to Księżyc, Mars będzie w naszym zasięgu i to będzie bardzo takie już powszechne, popularne, no powszechne, za 100 lat myślę spokojnie. Na pewno przewiduję, tak mi się wydaje, że w dużej mierze będziemy stawiać na samochody elektryczne. Na pewno w tym kierunku pójdzie świat. Myślę, że samochody elektryczne to jest przyszłość. Nie żadne hybrydy, połączenie spalinówki z baterią, tylko sam typowy elektryczny samochód, jak to mają na przykład w zwyczaju obecnie na przykład największy gigant tego typu Tesla, tak? Więc tutaj myślę, że w tym kierunku pójdziemy. Na pewno rozwinie się, tak jak mówię, astronomia, podróże kosmiczne i tak dalej. Tak ja mówię, nie będą to na pewno podróże, tak mi się wydaje, nie będą to raczej podróże międzygwiezdne i tak dalej, ale już takie no śmielsze projekty. Czy nawiążemy kontakt z obcą cywilizacją za 100 lat? W ciągu 100 lat? Kurde. Ciężko tutaj polemizować. Jeśli tak, to moglibyśmy wtedy stawiać na to, że jednak podróże międzygwiezdne staną się realne, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze to nie nastąpi, że za naszego życia po prostu i tam w ciągu 100 lat nie będziemy na tyle dostrzegani we wszechświecie, że jakaś tam obca cywilizacja zaawansowana się z nami skontaktuje. Prędzej bym się nastawiał, słuchajcie, tutaj na takie coś, że odkryjemy życie w kosmosie, ale na poziomie takich mikroorganizmów, bądź jakieś, nie wiem, szczury intergalaktyczne, czy coś. Coś pokroju tego. A przynajmniej tyle dostaniemy, na tyle będziemy mogli być poinformowani. Dlaczego? Wydaje mi się, że jeśli już coś takiego nastąpi, to nawet jeżeli takie odkrycie życia, że faktycznie nie jesteśmy we wszechświecie sami
i tak dalej. Wątpię, żeby, jeżeli byłaby to opcja taka, że oczywiście te zaawansowane obce cywilizacje są, już współpracują powiedzmy z nami i tak dalej, tam z rządami, ale zwykli ludzie, szaraki, takie o, tak jak my, nie wiemy o tym. Sorry, wybaczcie, ale moje gardło już powoli wysiada. Coś mnie, nie wiem, czy mnie coś nie bierze, gardło. To najpierw właśnie podejrzewam, że zostanie, że ogólnie ludzkość zostanie przygotowana w ten sposób, że świat nauki ogłosi to, że odkryliśmy życie na poziomie mikroorganizmów, włącz tam jakieś, mówię, gryzoni, szczurów, nie wiem, ptaków, no cokolwiek, tak? Coś takiego żywego, ale takiego, co nie ma szans się przekształcić w, raczej w zaawansowaną cywilizację. No widzieliście, nie wiem, no, w sumie była taka bajka motomyszy z Marsa, więc ale no raczej nie, nie? Więc to wtedy ludzie sobie pomyślą, a jednak życie istnieje, więc można przyjąć tutaj pod uwagę to, że zaawansowana cywilizacja też gdzieś tam może istnieć i to już będzie taki krok przygotowawczy, że no trzeba mieć to na uwadze, tak? I myślę, że w takim kierunku tutaj, nie wiem, czy tam dalej, czy tutaj? Tu chyba. Że w, nie, tam dalej, kurnie. Że w takim kierunku to by, słuchajcie, że w takim kierunku by to po prostu zmierzało. Tak mi się wydaje. Więc nie wydaje mi się, że w ciągu 100 lat będzie nie wiadomo jaki postęp technologiczny. Znaczy postęp technologiczny na pewno, ale nie taki postęp, wiecie, wow, że nagle latamy z prędkością światła, bądź jeszcze szybciej przeskakujemy, nie wiem, w inne wymiary, cokolwiek, nie? Nie, nie, to wydaje mi się, że raczej jeszcze nie te czasy. Ale na pewno będziemy dużo, dużo bardziej zaawansowani, wiecie, to no... Da, tu był wjazd, nie mówcie, że tu, tam jest sobie jeszcze wjazd. Na pewno, wiecie, telefonia, smartfony, to na pewno się rozwinie już do takiej opcji, że naprawdę będzie wow, nie? Dobra, ja sobie tylko zatankuję se. Co jeszcze takiego może? Wiadomo, komputery, telewizja, internet, to wszystko będzie mocno, mocno rozwinięte w ciągu 100 lat na pewno, aczkolwiek jeszcze będzie można do tego coś później jeszcze dorzucić, jeszcze podkręcić śrubę i tak dalej. Więc tutaj myślę, że na pewno. No zmienią się standardy, no wystarczy zobaczyć, no 100 lat temu, nie wiem, telefon komórkowy, smartfon, to było raczej takie, no co? Że raczej nie. Intergalaktyczne koty. Mam nadzieję, że za 100 lat dalej filmiki z kotami na YouTubie będą, no, w modzie. YouTube, czy przetrwa YouTube? Myślę, że tak. Myślę, że za 100 lat nawet serwis będzie dalej istniał. Także to wiecie, to już się zmieni postrzeganie świata, nie? Że będzie na zasadzie, że serwis został utworzony, powiedzmy tam 100 lat temu, nie? To jest samo to, że stulecie YouTube'a, nie? Wydaje mi się, że pytanie jak z filmikami, aczkolwiek wyobraźcie sobie, jakie to będzie bogate i w ogóle ta historia nasza przyszła, nie? No tak jak my teraz, nie? No to w zasadzie nie mamy jakoś takich, wiecie, vlogów, zapisków i tak dalej, nie? Wyobraźcie sobie, jak bogata będzie później, jak bogaci będą wiedzieć ci ludzie, którzy będą żyć za 100-200 lat, bo te materiały gdzieś tam, myślę, w jakiejś formie mogą przetrwać. Tego jest dziennie tworzonych materiałów wideo, audio jest tak dużo, że nie sądzę, żeby to wszystko nagle w ciągu tam powiedzmy 100-200 lat przepadło, więc ludzie z przyszłości będą mieli bardzo dobry wgląd do tego, jak nam się tutaj żyło w tych latach, także będzie sobie każdy mógł podejrzeć, o kurde, jakie sklepy, jakie samochody, nie? Gdzie to 100 lat temu, jaka bieda, nie? No to tak będzie, nie? Więc no naprawdę będzie ciekawie, nie powiem, że to będzie naprawdę ciekawe i chciałbym zobaczyć reakcję tych ludzi, którzy tam właśnie będą żyć i będą mogli to zobaczyć na własne oczy, zobaczyć, nie wiem, jakiś film, nie wiem, vloga czy coś, nie? Znaczy, ja nie wiem, ja sobie tak to wyobrażam, nie?
jeżeli YouTube by tego nie kasował ze swoich z tych serwerów, wiadomo, tych danych będzie bardzo dużo, tych serwerów więcej, ale z jednym też weźmy pod uwagę to, że archiwizacja, przechowywanie danych za 100 lat będzie całkowicie inne niż do tej pory. No wyobraźmy sobie też, no weźmy, nie wiem, na przykład ileś tam lat temu, nie wiem, 30 lat temu, 20-30 lat temu, dosyć w modzie, znaczy w modzie, no to nie jest, że w moda, no, może też złe słowo użyłem, ale taki szczyt pojemności na przykład była dyskietka, czyli 0,5 cala, tam 1,28 mega, no i wiecie, dyskietka, wiecie jak wyglądała, mam nadzieję, że wiecie, ci co nie wiedzą, to proszę sobie wpisać dyskietka 3,5 cala. Ja pamiętam, jeszcze taki używałem. I tam było 1,28 chyba megabajta dokładnie. Na dyskietce było, że 2 mega, no ale że system plików FAT32, no to zajmowało to trochę i, no i było 1,28 chyba, czy 1,34. Jakoś tak, jeden z hakiem megabajta. A teraz wyobraźcie sobie, w telefonach mamy pamięć 128 giga, 256 giga, karty z microSIM, boże microSIM, co ja gadam, karty microSD, które są malutkie, używamy ich w telefonach komórkowych, w aparatach czy coś, mają po 256 giga, nawet 512 i ta pojemność, powiedzmy ten 250 giga mieści nam się na paluszku, na opuszku paluszka, to jest po prostu niesamowite, nie? Że taka pojemność danych, ile możemy zapisać na 250 gigabajtach pamięci danych, zdjęć, wideo i tak dalej, i to wszystko przetrwa, tak? A jeszcze podejrzewam, że za 100 lat wyjdzie inna technologia, w ciągu 100 lat wyjdą pewnie kilka innych technologii, które będą jeszcze bardziej kompresować dane i te nośniki danych będą jeszcze pojemniejsze i tak dalej. Wiadomo, wielkość plików pewnie też będzie się zwiększyć. Popatrzmy, nie wiem, ileś tam lat wstecz, lata 90, 80, 70, gdzie prym wiodła kaseta VHS, nie? Wszystko na kasetach wideo. To było takie wow, nie? Później filmy, nie wiem, DVD, DVX-y, gdzie zajmowały po 4 giga, czy tam 700 megabajtów, powiedzmy, to już mówię ripy, DVX-y, czyli tam zripowane z DVD, no ale DVD, teraz już Blu-raye, 4K, 8K, Full HD, normalnie wielkość danych rośnie z jakością, tak? Ale mi się wydaje, że ta wielkość danych dalej będzie rosła, wiadomo, no bo coraz to lepsza jakość obrazu i lepsza jakość audio, dźwięku i tak dalej, systemy audio, dawniej pamiętacie, stereo to było coś, nie? Już mieli ludzie stereo, to wow, później 2.1, 5.1, 7.1, teraz, o, tutaj skręcam, Dolby Atmos, czekaj, gdzie ja w ogóle tak się kręcę jak gówno w przeręblu, co mnie tak dziwnie poprowadziło? Dolby Atmos teraz, nie? Dolby Digital, to masa kodeków na zapisanie danych i tak dalej. Naprawdę jest... Naprawdę jest to wow. Naprawdę jest wow i w ciągu 100 lat na pewno będzie jeszcze większe wow. Co prawda, no, my będziemy widzieć tylko część tego, bo weźmy pod uwagę, że jeszcze rozwój technologiczny jest dużo szybszy. On cały czas się napędza, on cały czas przyspiesza, nie? Że z roku na rok coś szybciej. To jest dobre, słuchajcie. Zobaczmy też na jak się rozwinęło lotnictwo, nie? Lot braci Wright, którzy... Wright? No mniejsza syn, jak oni tam zwali. Dwóch braci, którzy przelecieli raptem kawałek na jakimś tekturowo-płóciennym drewniano samolociku i to było już wtedy brawo, nie? Teraz latamy, słuchajcie, w kosmos, latamy za ocean samolotami odrzutowymi. Mieliśmy swego czasu Concordy, które pasażerskie samoloty, które latały z prędkością dźwięku, ponaddźwiękowe. Aczkolwiek to ma podobno wrócić przy współpracy z Boeinga z NASA, ale to zobaczymy. Jak rozwinęło się lotnictwo? Ludzie, nie wiem, 100 lat temu, tam w 1918, nie przyszło im do głowy, żeby wybrać się samolotem do Stanów Zjednoczonych z Europy.
ludzie pływali, nie wiem, statkami, Titanic, no, który zatonął, ale to mniejsza z tym, no, to był taki transport i tam do Stanów płynęło się trochę, a nie do Stanów Zjednoczonych byliśmy w stanie się dostać, tak jak teraz w ciągu tam powiedzmy, co ja, gdzie pojechałem? Coś zrypałem? No, mogłem jechać tędy. Dobra, to nic. Mogliśmy jechać, znaczy możemy teraz lecieć w ciągu tam powiedzmy 8-9 godzin, tak? W zasadzie cały glob mamy w dostępie jakiejś doby na podróż. Plus minus, nie? No bo tam Australia, no to wiadomo, tam przysiadki i tak dalej. Ale mamy to dostępne, nie trzeba kombinować. Także naprawdę to jest wow. Wyobrażam sobie, że naprawdę będzie podobnie jak dzisiaj, ale z bardziej rozwiniętą technologią. Transportem, komputerami i tak dalej. To wszystko będzie bardziej jeszcze rozwinięte. Aczkolwiek do takiej typowej science fiction, już typowe science fiction, nie wiem, loty międzygwiezdne i tak dalej, na to przyjdzie jeszcze trochę poczekać. No, na kontakty z obcą cywilizacją. Także to my się jeszcze nie za 100 lat. Aczkolwiek, no kto wie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonować. Ja obstawiam tak, że mocno rozwinie się technologia, ale jeszcze nie na tyle, żebyśmy mogli sobie pozwolić na zaawansowane loty międzygwiezdne do innych planet, lądowania na innych planetach, jakieś kolonie w kosmosie, czy coś, to jeszcze nie. Ale myślę, że w przyszłości człowiek osiągnie to, że będzie w stanie podróżować naprawdę w przestrzeni kosmicznej. To stanie się do niego normalne, będą statki kolonialne i tak dalej. To myślę, że na pewno. Zwłaszcza, że jak to już powiedział już nieżyjący niestety profesor Stephen Hawking, jeżeli ludzkość chce przetrwać, to musi wyruszyć w gwiazdy, w przestrzeń kosmiczną, podróżować, bo bez tego no nie dada. No niestety, no wystarczy, no, wiecie, no coś się rodzi, coś umiera, tak? I tak samo jest z gwiazdą, z gwiazdami, z naszym Słońcem. No, nasze Słońce też jest gwiazdą. Kiedyś umrze, po prostu wypali się, zgaśnie no, życie na Ziemi nie będzie w stanie przetrwać. Ziemia nie będzie zdatną planetą do życia. Druga opcja, która też mówi, że powinniśmy wyruszyć dalej i zrobić, skolonizować przynajmniej kilka planet, jest to, że No jesteśmy taką na takiej rosyjskiej ruletce obecnie, że jest opcja, jest jakiś tam zawsze procent szans, że możemy zostać uderzeni przez jakąś asteroidę i po prostu całe życie, jak to było w przypadku na przykład dinozaurów, no wyginie w ciągu mgnienia oka, tak? Że nie mamy na to wpływu na chwilę obecną. Podejrzewam, że no, jeśli faktycznie nie mamy żadnych kontaktów z obcymi i tak dalej, jeśli nie jest to ukrywane i tak dalej, to w obecnym czasie, gdyby taka większa asteroida zbliżała się do Ziemi, to podejrzewam, że ludzie nie zostaliby nawet poinformowani, żeby nie wywołać paniki i tak dalej, zamieszek, tylko po prostu czekalibyśmy, aż zobaczymy to na niebie i będzie BUM! No i tyle, po prostu byśmy się skończyli wszyscy naraz. Więc no jest ta kwestia, że no chyba żeby nas coś zaczęło ratować, nie wiem, obcy czy coś, ale nieraz w jakichś tam teoriach spiskowych było powiedziane, że niby obcy zestrzeli jakąś asteroidę czy coś, no. Pod Czelebińskiem była taka historia, że niby ten meteor został zestrzelony przez statek kosmiczny obcych i tak dalej, że ta asteroida była większa. No, można by o tym czytać naprawdę dużo. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to niech sobie wyszuka, wygoogluje, a na pewno znajdziecie sporo informacji na ten temat. No i cóż, także jest naprawdę ogrom rzeczy potencjalnych, które zagrażają rozwojowi cywilizacji. Aczkolwiek myślę, że spokojnie damy radę i będziemy się powoli rozwijać. Na pewno, słuchajcie, to pokolenie, które będzie za 100 lat, za 200 lat, będzie miało mocno ciekawą historię. W sensie historię taką, wiecie, no do obejrzenia, do opowiedzenia, to naprawdę będzie wow. Jest, znaczy pewnie tam, nie wiem czy to będzie, może z książek to nie, ale z jakichś e-booków, czytników czy coś, nie?
czy tam jakieś przedstawienie wojen, czy coś na Google'ach VR, czy może to już wtedy jakoś będzie, nie wiem, może nie jakoś jako wtyczka, to raczej nie, jak do Matrixa, czy raczej to nie sądzę jeszcze, ale na pewno będzie to nauka i tak dalej w szkołach, myślę, też będzie na fajnym poziomie, że ludzie będą chcieli się uczyć rzeczy, które są związane ze światem i tak dalej. Znaczy, w Polsce to nie wiem, bo jak w Polsce uczą takich pierdół, no to niestety no, zobaczymy, jak to na Polskę wyjdzie. Zobaczymy też, jak się zmieni ogólnie sytuacja polityczna w Europie, na świecie i tak dalej, bo to też na pewno się zmieni. Jak się zmieniało na przestrzeni lat, tak wtedy też się pewnie pozmienia co nieco, więc zobaczymy. Jestem mega ciekawy, no ale tak jak mówię, nie sądzę, żebym dożył takich czasów. Na pewno nie za 100 lat. Panie, to stłuczka. No i wyjeżdża, wymusza mi pierwszeństwo, bo powinien się zatrzymać przed wjazdem na pas. I ja dostaję mandat. To jest naprawdę skopane w tej grze. Halo, twórcy, popracujcie nad czymś, żeby tutaj ogarnąć przepisy ruchu drogowego. Ktoś nas przypierdzieli, ale to my płacimy. Fuck logic. Ile mam tam do celu? 200 km jeszcze, łopanie. Daleko. A dzisiaj będzie taki krótszy odcinek, nawet tam na pewno tam nie dojadę, bo mam strasznie dużo, słuchajcie, renderowania. A już jest północ, musisz się za to zabrać i w ogóle, a jest piątek, czy już sobota. Także wybaczcie, że dzisiaj taki krótszy odcinek, ale naprawdę, no i w zasadzie taki temat też luźny i można by było dużo o tym gadać i gdybać i tak dalej. No ale tak jak mówię, to jest takie, no, na dłuższą pogawędkę. I to najlepiej z kimś jeszcze. O, Nissan Leaf przed nami. Właśnie elektryczny samochód. Co prawda z gównianym zasięgiem, no ale... Znaczy, jak po mieście... Jak po mieście to spoko, ale jak gdzieś na jakąś trasę czy coś, to auto w ogóle nie nadaje. Zresztą można było zobaczyć tego, u Szafy, mocnego vloga, jak jechali chyba z Przemykiem, tym jego znajomym, do Krakowa z Kielc. To perypetie. Autko w ogóle nie nadaje się na dłuższe trasy, na wyjazdy. Po mieście spoko, ale nie. Ale do czasu, jak wymyślą jakieś fajne, przede wszystkim nowe baterie, to myślę, że to będzie spoko i w telefonach również, bo w smartfonach, nie oszukujmy się, czasami jeden dzień to jest takie max maxów, nie? A chciałoby się mieć na przykład smartfon, który musimy tylko ładować raz na tydzień. Kurde. Cóż on tak jedzie, jakby nie był? Halo. To by było fajne. No ale niestety. Jeszcze nie teraz. Ale z czasem myślę, że tak. To jest stacja benzynowa. Ja się tutaj wpakuję na tą stację benzynową. Tam sobie zaparkuję. Widzę, że tutaj kierowca też. Słuchajcie, następny odcinek będzie w środę. Standardowo dokończymy sobie pewnie tutaj trochę tematu. I następny odcinek w niedzielę będzie na multi. Z uwagi na to, że mam zaproszonych gości. I będzie to multi. Także dzisiaj, słuchajcie, wybaczcie, że naprawdę taki krótki odcinek jest z szybkim tematem, ale nie chciałem was też zostawić bez odcinka, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, pozmieniały mi się trochę plany i właśnie nie nagrałem na niedzielę tego odcinka z gośćmi, bo mi coś wypadło i nie dałem tak zbytnio rady. I to się wszystko tak poprzesuwało w czasie, ale mimo wszystko dzięki za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, jak wy widzicie przyszłość za 100 lat, co myślicie, co się zmieni. Co byście chcieli, żeby się zmieniło i zobaczymy, jak wy to widzicie. Jestem bardzo ciekawy wizji przyszłości waszym okiem. Także do następnego razu, trzymajcie się, na razie, hej hej.